Czy Pana Jezusa bolały zęby? Dlaczego stacja Chrystus Frasobliwy została wycofana z drogi krzyżowej? Co zachwyciło Pabla Picasso w polskiej sztuce ludowej? Co mają wspólnego z twórczością naiwną środki psychotropowe? Na czym polega fenomen sztuki ludowej? Siedzący zadumany człowiek, podtrzymujący głowę ręką spartą na kolanie, obecnie jest w naszej kulturze od bardzo długiego czasu. Więc nie ma się co dziwić, że narosło wokół niego bardzo wiele pytań. Czas odpowiedzieć, dlaczego jest taki ważny. Już 5000 lat przed naszą erą, w epoce neolitu, na terenach dzisiejszej Rumunii i Bułgarii pojawiło się wyobrażenie siedzącego nagiego mężczyzny z podpartymi rękoma, myśliciela z Hamangi, odpoczywający Herkules, zamyślony Kronos. To wizerunki, jakie pojawiały się później w starożytnym Rzymie czy w sztuce etruskiej. Podobnie przedstawiano Hioba, proroków, świętego Józefa czy apostołów. Co ciekawe, w zamyślonej pozie widzimy samego Sokratesa. Zobaczmy na konkretnych przykładach, dlaczego i skąd wziął się tak podobny wizerunek Chrystusa w chrześcijaństwie. Vir dolorum, mąż boleściwy, moment, w którym człowiek Bóg w momencie przygotowań do ukrzyżowania przysiada nagi na kamieniu, aby już za chwilę rozłożyć swoje ręce na krzyżu. Taki wizerunek przywędrował w XII wieku z Bizancjum. Być może trudno uwierzyć, że najstarsze przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, propagującego człowieczeństwo Jezusa, pochodzą z Niemiec i Niderlandów z końca XIV wieku. Albrecht Dürer, największy niemiecki artysta renesansu, za sprawą cyklu drzeworytów Mała Pasja spopularyzował temat Frasobliwego w okresie późnego gotyku. W pejzażu polskiej kultury Frasobliwy pojawił się dopiero na przełomie XV i XVI wieku. W rzeczywistości to nie figura, a ilustracja w mszale Erasma Ciołka uznawana jest za pierwsze wyobrażenie. Analogiczny typ w rzeźbie pojawia się dopiero w XVII wieku, zwłaszcza w sztuce ludowej. Ikonografia ludowa powtarza gotycki schemat. Nie dajmy się jednak zwieść wrażeniu, że wszystko wygląda tak samo. Jeżeli Chrystus podpiera się prawą ręką, to typ królewski. Jeżeli lewą, to typ chłopski. Różnice znajdziemy także w zastosowanej symbolice. Wystarczy, że przywołamy motyw czaszki, na której Jezus opiera nogę. To alegoria praojca, ale też symbol grzechu. Na uwagę zasługuje też różnorodnie opracowywana przez twórców korona cierniowa jako metafora codziennych trosk znużonego człowieka. Jak artyści ludowi rozmaicie interpretowali przedstawienie Frasobliwego, tak i nasza polszczyzna przeróżnie określa charakter postaci. Bolejący, zafrasowany, płaczebóg, frasuś to tylko niektóre nazwy, jakimi w poszczególnych regionach Polski określano Frasobliwego.
Co zadecydowało, że fras Obliwy pozostał w cieniu scen ewangelicznych? Choć tak naprawdę jest z nami powszechnie obecny poprzez sztukę ludową, przydrożne kapliczki. Przecież do XVII wieku ta scena była częścią Drogi Krzyżowej, pomiędzy scenami Obnażenie z szat a Ukrzyżowanie. Dlaczego Kościół pozbawił się tak wartościowej sceny? XVII wiek przyniósł zmiany. Za sprawą reformy fras Obliwy znika z Drogi Krzyżowej. Wycofana scena rozbudza wyobraźnię, nie daje się wymazać z pamięci twórców. Zaczyna odgrywać szczególną rolę w rzeźbie ludowej w Polsce. Głównie niewykształceni twórcy, amatorzy, ale też rzemieślnicy zaczynają podejmować ten motyw ikonograficzny. Gdyby wybuchła kolejna wojna światowa i z powierzchni ziemi zniknęłyby wszystkie dzieła stworzone ludzką ręką, z wyjątkiem Chrystusa Frasobliwego, to ta jedyna rzeźba mogłaby zaświadczyć o genialności ludzkiej rasy. To najważniejsze wyobrażenie Boga stworzone ludzką ręką. To nie zdanie rzeźbiarza ludowego, ale samego mistrza, Pablo Picasso. W 1948 roku przebywał on we Wrocławiu i kiedy oglądał kolekcję sztuki ludowej, zachwycił się figurą Chrystusa Frasobliwego z Makowa i wypowiedział to słynne zdanie, które jest doskonałą recenzją polskiej sztuki ludowej. W czasie największego komunizmu w Polsce w kościele znalazł się ksiądz, który na ołtarzu postawił figurę ludową, podarowaną mu przez miejscowego samouka. W oczach parafian wyniesienie rzeźby ludowej na ołtarz i podniesienie jej do rangi kultu nadało nowy wymiar twórczości naiwnej. Wywróciło to myślenie, że twórczość sakralna jest zarezerwowana tylko dla profesjonalnych artystów. Dlatego Paszyn, dzięki księdzu Edwardowi Nitce, stał się największym zagłębiem sztuki ludowej w Polsce. W sądeckiej miejscowości tworzyło wtedy około 100 osób. Mężczyźni rzeźbili, kobiety malowały na szkle. Ksiądz Edward Nitka znany był z tego, że w biednej wówczas wsi tym, którzy przynosili świątki, zaczął płacić pieniądze. Wieść rozeszła się po okolicy. Mieszkańcy zaczęli rzeźbić. Dzięki temu niejednemu udało się odnaleźć sens życia lub pokonać nałogi. Sztuka okazała się doskonałą terapią dla psychiki człowieka. W chwili śmierci księdza Edwarda Nitki w 1981 roku ośrodek paszyński liczył już ponad 1000 eksponatów. Wraz z rozwojem małopolskiej architektury drewnianej Frasobliwy nabiera coraz większej wartości. Ksiądz Edward Nitka
rozbudza ducha twórczości na Nowosądecczyźnie. Ksiądz Jan Mach, mecenas, adorator sztuki ludowej, współpracując z największymi autorytetami w dziedzinie etnografii i konserwacji zabytków, motywuje i inspiruje twórców z ziemi myślenickiej. Odkrywa samorodny talent Józefa Wrony, który staje się później ikoną sztuki ludowej w Polsce. Figury Chrystusa Frasobliwego stają się coraz bardziej powszechne. Stawiane są na rozstajach dróg czy przy wiejskich chałupach. Pełnią bardzo ważną funkcję. Polacy identyfikują postać Frasobliwego z dramatem losów Polski. Rzeźbiarze ubierają figurę w stroje chłopskie czy w mundury powstańcze. Jak to często bywa, coś, co chcemy, żeby było zapomniane, przechodzi do wieczności. Środki psychotropowe, a rzeźba ludowa? Tak, nie pomyliłem się. Co tak naprawdę mają ze sobą wspólnego? Wielu ekspertów od sztuki ludowej twierdzi, że bardzo duży wpływ na zanik sztuki naiwnej, takiej jak twórczość Nikifora czy Herutka, nastąpiło wtedy, kiedy na rynku pojawiły się leki psychotropowe. Leki stabilizowały nastrój pacjentów. Nadwrażliwość na świat, które jednostki leczyły poprzez ucieczkę w twórczość, zastąpiło leczenie farmakologiczne. A jak w obecnych czasach ma się Chrystus Frasobliwy? Wielkim orędownikiem twórców ludowych, mecenasem sztuki, jest obecnie ksiądz Paweł Śmigiel. Odwiedzając artystów z całej Polski, kompletuje od blisko 20 lat niepowtarzalną kolekcję Chrystusa Frasobliwego. Frasobliwy u twórców ludowych nadal stanowi najważniejsze dzieło w dorobku ich życia, przez co nadają wymiar nieśmiertelności temu kanonowi. Pewnego razu przez tokarnię, obok kościoła, przed którym umieszczona była figura Chrystusa Frasobliwego, przechodził mężczyzna. Na widok Jezusa, podpierającego ręką policzek, przysiadł na środku drogi i wykrzyknął: „To i Ciebie, Panie Jezu, bolą zęby?”